Agnieszka Sapińska z Mąkolic pod Łodzią tworzy obrazy ustami. Ma niesprawne ręce, za to bardzo wprawne oko do tworzenia pięknych pejzaży i kwietnych kompozycji. Teraz jej pracę można oglądać na wystawie w Żychlinie. Piękno natury umie uchwycić jak mało kto. Tworzy od 25 lat, najczęściej techniką olejną. Pracę artystki, która urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym, prezentowano już m.in. w Anglii czy na Węgrzech. Pani Agnieszka jest znana nie tylko tutaj z Polski. Tym bardziej jest nam niezmiernie miło gościć ją w tak skromnych progach Żychlińskiego Domu Kultury. Wystawę prac niezwykłej malarki będzie można oglądać do połowy kwietnia.